My tutaj jesteśmy na chórach prawosławnej cerkwi w Krakowie. To jest obiekt, który oczywiście był synagogą żydowską przed wojną do pewnego momentu, potem był sprzedany. I tutaj było pomieszczenie dla kobiet na górze. Wykorzystaliśmy tą sytuację, żeby zrobić coś w rodzaju sali biesiadnej, refektarza, trapezna po starosłowiańsku. To znaczy tutaj, w okolicznościach uroczystych, powinny się odbywać jakieś wieczerze, jakieś uczty, prawda, ale połączone również z nabożeństwem, a nawet niekiedy z liturgią eucharystyczną. I mamy tutaj dlatego ten ikonostas i tam mamy za ikonostasem ołtarz eucharystyczny, na którym będzie można tą liturgię eucharystyczną sprawować. To będą rzadkie momenty, ale niemniej z tym się trzeba liczyć. A tak to wszystkie tak. Agapy, wigilie, uczty towarzyskie, tu będą się odbywać, ale w jakimś takim otoczeniu sakralnym. To otoczenie sakralne tu zaistniało, ponieważ ja postaram się to zrobić. I tutaj będą te stoły, będą te jakieś urządzenia do przyjęcia gości, a tu będzie pulpit do czytania, do lektury. No i tak to się będzie odbywać. Deski są dlatego, że tynki są po prostu tak podłe, że na tynkach nie warto malować, dlatego obiliśmy to deskami, bo w razie czego to można te deski zabrać i do nowej cerkwi przenieść, prawda? Także, a na deskach się świetnie maluje. Jak byliście w Tychach, to wszystko jest malowane na deskach. Na deskach się wszystko samo maluje. Thank you.
Nigdy nie miałem żadnej różnicy podejścia w swojej pracy. Tak samo robiłem dla rzymskich katolików, którzy przecież wiedzieli, kim ja jestem, wiedzieli, że jestem prawosławnym, że im namaluję kościół po prawosławnemu, kota w worku nie kupowali, prawda? Robiłem tak samo w kościołach rzymskokatolickich, jak i w cerkwiach. Z tym, że niestety muszę powiedzieć, że lepsze niekiedy, lepszy odbiór, lepsze podejście ja znalazłem w kościołach rzymskokatolickich, aniżeli w cerkwiach prawosławnych. A wynika to z tego, że nikt nie był prorokiem we własnej ojczyźnie. Droga Krzyżowa Wesołej to jest właściwie temat dla mnie bardzo obcy. Pracowałem w kościele rzymskokatolickim, który ma ten kult tych 14 stacji Drogi Krzyżowej. Musiałem to jakoś zaspokoić, tą potrzebę, prawda? No i jak umiałem, tak to zrobiłem. Zrobiłem to bardzo ponuro. W końcu, co to była Droga Krzyżowa? To była egzekucja, bardzo okrutna rzędka nad więźniem, nad Jezusem Chrystusem i dwoma Jego towarzyszami. No tam potem, jak już to zawisło, tam znalazło się to, ludzie się pytali, dlaczego to tak, to takie ponure, a się pytam, a co w tym wesołego, kochani? To była egzekucja. A co może być wesołego w egzekucji? Są to witraże abstrakcyjne, a byty subtelne, czyli tak zwani aniołowie, dla nas zawsze są jakąś abstrakcją. No więc możliwe, że uformowanie plastyczne witraży, no to jest jakaś abstrakcja, prawda? No i ona nawiązuje do realnego bytu tych subtelnych stworzeń, które my nazywamy aniołami. Nie myśl, że wołam. I choćbym cię przyzywał, aniele, nie przybyłbyś, bo wołanie moje jest nurtem powrotnym do tamtąd i kroczyć przeciw niemu nie podosz.
jak wyciągnięte ramię jest moje wołanie, a jego dochwytu w górze otwarta dłoń pozostanie przed tobą jak odpór i ostrzeżenie o niepojęty, szeroko rozwarta. Artysta przeżywa swój czas na sposób dramatyczny. Natomiast człowiek, zwyczajny taki człowiek, prawda, przeżywa swój czas na sposób konwencjonalny. Według obyczaju, według tego, co powinno być, jak powinno być. No i tutaj wynikają straszliwe kontrowersje, ponieważ artysta ma swoje propozycje, bardzo niekiedy dziwne, dziwaczne dla człowieka zwyczajnego, a człowiek zwyczajny chce płynąć nurtem, tym nurtem, do którego jest przyzwyczajony, którym płynął od urodzenia i popłynie aż do śmierci. Natomiast wszelkie jakieś odstępstwa od tej normy w jakiś sposób go denerwują. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Ikona to był obraz swojego czasu. Nie było innych obrazów w XV wieku, jak obrazy Rublowa czy obrazy Teofana Greka. Nie było innych obrazów. To była sztuka tego stulecia. A teraz ikony chcą zrobić jakąś zupełnie inną sztukę, wyobcowaną z pojęcia sztuki w ogóle. I robią bardzo złe rzeczy. Robienie ikony według tak zwanych kanonów ikonograficznych, bez przygotowania artystycznego, to jest bzdura, wielka pomyłka. Nie jest to tak, że malarz ikon to jest ktoś, kogo można z rękawa wyrzucić, ze szkoły malowania ikon wyrzucić. To musi być artysta. A artystę trzeba umieć uszanować. Trzeba się umieć z nim liczyć. Z jego zdaniem się liczyć. A nasze społeczeństwo i prawosławne, i katolickie, i laickie nie jest do tego przygotowane, bo nie mamy obrazu swojego czasu. Po prostu jesteśmy bez formy. Z odległych, swobodnych przestrzeni zaciągnęli swego Boga i wtrącili przemocą w swój czas. I siedzieli, i śpiewali na jego cześć, aż on w końcu niemal zniknął, pogrążony w ich ciemnościach. Muzyka jest akustyczną ikoną. Ja strasznie cierpię, jak chodzę do kościołów katolickich w Polsce i nie słyszę właściwie żadnej muzyki, tylko słyszę takie biadolenie, jakiś śpiewek, takie zawodzenie, prawda. W kościele rzymskokatolickim w Polsce przestała istnieć muzyka sakralna, a ona była w XVI wieku w Polsce, w kościele rzymskokatolickim. I ona przeszła na Ruś Halicką, potem na Ruś Kijowską i potem przeszła na Ruś Moskiewską. I gdzie ona się podziała? A przecież w kościołach rzymskich w tej chwili żadnej autentycznej muzyki nie ma.
jest takie biadolenie, zawodzenie, prawda? A u nas jeszcze w cerkwi jest. Cała kultura naszego czasu idzie w kierunku psucia się. Nasza kultura jest po prostu kulturą psucia się. A wszystkie jakieś rzeczy wartościowe się psują na naszych oczach. To jest objaw apokaliptyczny. Że psują się rzeczy. Psuje się rzeczywistość. Wysławiaj aniołowi świat. Nie ten niewyrażalny. Przed nim daremnie chełpiłbyś się głębią odczuwania. We wszechświecie, który on przenikliwiej czuje, ty jesteś nowicjuszem. Dlatego pokaż mu rzeczy proste, które pokolenia tworzyły pokoleniom, jako nasze, żyjące obok dłoni, w zasięgu spojrzenia. Mów mu rzeczy. Pokaż mu, jak szczęśliwa może być rzecz, jak niewinna i nasza, jak nawet łukające cierpienie czystą przybiera postać i służy jak rzecz. Lub w innej umiera rzeczy i po tamtej stronie łagodnie umyka skrzypcom. I te z umierania żyjące rzeczy pojmują, że je sławisz. Przemijając, powierzają nam swoje ocalenie. Nam, najbardziej przemijającym. Cały czas się zajmuję tematem piekła. Tajemnica właśnie przedstawienia piekła i nieba w sztuce jest największą tajemnicą, jaką my możemy sobie w ogóle wyobrazić. Bo jeżeli to zrobimy w sposób zupełnie doskonały, to okazuje się, że piekło i niebo to są te same rzeczy. Piękno, dobro, proszę pana, istnieje, ale to są takie pojęcia bardzo intelektualne. Z elegii duinezyjskich Rilkego zacytuję, że piękno jest zaledwie początkiem grozy. Piękno jest niebezpieczną rzeczą. Kto, gdybym krzyczał, usłyszałby mnie wśród zastępów anielskich? I gdyby nawet któryś anioł nagle przygarnął mnie do serca, umarłbym, porażony jego potężniejszym istnieniem. Piękno bowiem jest jedynie przerażenia początkiem, który potrafimy jeszcze znieść. I podziwiamy je, bo gardzi łaskawie naszym unicestwieniem. Każdy anioł jest straszny. Jak to po jakiej stronie? Czy po stronie niebiańskiej, czy infernalnej, mam się odpowiedzieć? A to kto mądry, niech zgadnie. Kto mądry, niech zgadnie.